Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Bunio, a dziś porozmawiamy sobie o tajemnicach TikToka. Jest to inny format filmów, które nagrywam, więc jeżeli spodoba Wam się taki odcinek, zostawcie tutaj łapeczkę w górę, 2000 łapeczek w górę i lecimy z kolejnym tematem, o którym sobie opowiemy. Jeżeli jesteście również nowi, zostawcie tutaj subika i wpadajcie na mojego Instagrama, jeżeli macie jakieś ciekawe tematy, możecie mi tam przesyłać i jeśli chcielibyście, abym o tym nagrał, to możecie mi je tam zostawiać. Także co, lecimy już do odcinka. W filmiku porozmawiamy sobie o sprawie Claire Miller. Jest to 14-latka z Pensylwanii, która zamordowała swoją siostrę. I wszystko udokumentowała i zostawiła to na TikToku. Czyli wrzuciła po prostu filmik na TikToka. Filmik diametralnie zaczął zdobywać dużą popularność, ale niestety został usunięty, jak i konto zostało usunięte. Nie ma w tym nic dziwnego, to normalne, że konto zostało usunięte, bardzo dobrze, że zostało usunięte, ale nie o tym tu mowa. Przejdźmy do tego, że na TikToku powstały różne tajemnicze konta, które opublikowały różne dziwne filmy, między innymi takie. Te filmy zdobyły mega dużą popularność, zaczęły bardzo, ale to bardzo wiralowo iść wyświetleniowo. Jeden film zdobył 3,5 miliona wyświetleń, a ludzie w komentarzach zaczęli pisać, że jest to ta osoba, która zamordowała swoją niepełnosprawną siostrę. Jednakże ja, zagłębiając się trochę bardziej w ten temat, przeszukując internet, doszedłem do kolejnego konta, które zamieściło oto taki filmik. Ten filmik już różni się od poprzedniego, które widzicie. Są podobne, ale już coś tutaj zaczęło być jakby jednoznaczne. Już zaczynało pokazywać, że mogą to być te filmy, które umieściła tamta dziewczyna, która zamordowała swoją siostrę. I są wrzucane na konta kilka scenek, które są wrzucane na nowe konta w różnej formie te filmiki, czyli w różnej wersji, żeby szybko nie zniknęły z tej aplikacji. Jednakże po komentarzach wnioskując, niektórzy twierdzili, że jest to fake, bo widzieli gdzieś filmik, który tłumaczył, że to nie są filmy tej dziewczyny, a niektórzy byli przekonani, że to są filmy właśnie tej dziewczyny. Po zagłębieniu się bardziej w tą sprawę, czyli tego całego zabójstwa, dowiedziałem się, że ta 14-latka zamordowała swoją siostrę nożem, wbijając jej go w szyję. Po czym w szoku sama zadzwoniła na siebie na policję. Podczas kiedy policjanci wjeżdżali na podwórko, zauważyli dziewczynę, która pozbywała się dowodów zbrodni. Czyściła nóż śniegiem, jak i swoje ręce. Się głębiej w tą sprawę doszedłem do jednego kluczowego punktu, czyli do następnego konta na TikToku. Zaciekawiło mnie to konto, było oznaczane i to był trafny wybór, że wszedłem akurat w ten profil. Ponieważ był to profil innego rodzeństwa, innych sióstr, które postanowiły się zabawić i zdobyć sobie kilka wyświetleń. Dziewczyny tam tłumaczą w filmikach, że filmy, które wrzucały, są na nabicie wyświetleń, a czerwone ślady na rękawiczce czy na tej zabawce, które miały emitować krew, były po prostu zwykłym barwnikiem spożywczym. Since some of you guys don't believe that my sister actually made the video and that I'm just doing this for clout and I have no idea what I'm talking about, this is the same giraffe that she put on that tree right there, put by that fence right there. And she did one side red food coloring. There's Bear. She completely mutilated this thing. Poor thing. But it's not blood, it's red food coloring. I swear I'm not a murderer. But if I was, I would be at your doorstep. So watch out. Nie jednak, jeśli wracając do sprawy Claire Miller, która zabiła swoją niepełnosprawną siostrę w wieku 19 lat, sprawa jest prawdziwa i miała miejsce niecały miesiąc temu. Dziewczyna mimo swojego młodego wieku będzie odpowiadać przed sądem jako osoba dorosła. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli taki filmik Wam się spodoba,
i chcecie więcej tajemnic TikToka, możecie podsyłać mi jakieś sprawy na Instagrama, chętnie przeczytam, chętnie się zagłębię i może coś wybiorę i nagram. Jeżeli chcecie, możecie zostawić subika, będę bardzo wdzięczny, bo lecimy po 100 tysięcy obserwujących i zostawcie tutaj, jak dacie radę, 2000 apeczek w górę, także widzimy się w następnym odcinku. Na razie.